Blanka, tylko jeden. Można powiedzieć, że kolejne twoje dziecko troszeczkę, no jakby nie patrzył. Jak ty się z tym czujesz? No takie wspólne dziecko moje i Maćka Kawulskiego, no całej federacji, bo i Martina Lewandowskiego także. No ja się czuję świetnie, wiesz, wahałam się, czy przyjąć tę propozycję, dlatego że wiedziałam, że będę wchodziła z projektu w projekt. Trochę nie przekalkulowałam, jeżeli mam być szczera, tego, że mogę być naprawdę zmęczona. Zapominam, że jestem człowiekiem, a nie robotem. Więc troszkę się wahałam, ale jak Maciek Kawulski mówi, rób, bo będziesz w tym świetna, to nawet jak czegoś nie robiłam, a on tak mówi, to mu wierzę i to robię. No i jak się odnajdujesz w roli prowadzącej, no bo to też twój debiut. Tak, to jest mój debiut. Wiesz, ja myślałam, że ja będę miała pisane kwestie, będę musiała się uczyć na pamięć, bo to będzie setka, gdzie stajesz. Już, no tak, panowie, tutaj, dzisiaj, w tym miejscu. A to nie, co ty, ja na przykład mam tylko scenariusz, wiem, co się będzie działo w domu i to też tak po łebkach raczej, bo albo przeczytam plan pracy, albo nie. I wjeżdżam tam po prostu na żywioł. Także wiem tylko, że na przykład muszę coś powiedzieć takiego informacyjnego dla panów, jeżeli jest zadanie albo jest jakiś challenge, no to wtedy muszę im jakby opowiedzieć reguły, to jest jedyne, co mi produkcja mówi, a potem to już jestem cała ja.